O. Reklama Harnasia. To zaczynamy. Witam wszystkich serdecznie na pierwszych przez nas organizowanych zawodach charytatywnych. Myślę, że ta impreza się uda, jeżeli będzie tak wspaniała zabawa, to będziemy to próbowali organizować co roku. I myślę, że wasza obecność też będzie w ten czas. Z tego co widzimy, na pogodę chyba nie będziemy narzekać, chyba że za dużo słońca, no to parasole są, nie ma sprawy. Bardzo mi przykro, bo chciałem też brać udział w tych zawodach, no ale niestety trzeba pracować, ja jeszcze za młody jestem, co na emeryturę, tak żebym był, ale wszystko mi poknosili, także dzisiaj wyjeżdżam w delegację, to tylko was przywitam i od razu pożegnam, bo na zakończeniu nie będę. Także życzę połamania kij i pięknej przygody z rybą. Proszę tutaj o kapitana sportowego, o dalsze szczegóły. Witam serdecznie. I tak, tak jak prezes powiedział, mamy pierwsze zawody charytatywne, zbieramy pieniążki dla Błażejka z mukowiscydozą. Będzie wszystkie zebrane pieniążki dzisiaj za wasze wpisowe i za aukcję, którą później zrobimy. Drobnych upominków będą przekazane na leczenie Błażeja. Błażej z rodzicami na pewno się pojawi tutaj po zawodach. Także myślę, że to wszystko się nam jakoś uda. I teraz tak, wędkujemy od godziny 9.30, bo półtorej godziny będziecie mieli na przygotowanie, od 9.30 do 13.30. Wszystko chyba ten. Teraz tak, stanowiska od jedyneczki, pierwsze przy tamie, dookoła w ten sposób. Tam są ostatnie stanowiska przy lesie. Sędziami dzisiejszych zawodów jest pan Ryszard Małodobry, pan Ryszard Leśniak, pan Piotr Zakrocki. Proszę, żeby się pokazali, bo ja nie wiem. Zapraszam. Dobrze. Pan Ryszard Leśniak, Ryszard Małodobry, Piotr Zakrocki i Zdzisław Malec. Dobra, witamy. Mamy 23 zawodników. I teraz tak, 10 minut przed zawodami będzie pierwszy strzał, czyli nęcimy, drugi strzał, zaczynamy wędkować. Tak samo na koniec, 10 minut przed końcem mamy pierwszy strzał, drugi strzał, kończymy wędkować. Ryba wyholowana po drugim strzale nie bierze udziału oczywiście w zawodach, wraca z powrotem do wody. Co jeszcze? Ładujemy wszystko do siatki, tak. Poza szczupakiem. Ale według wymiarów oczywiście. Nie, ładujemy wszystko. No, jak jest wymiarowy, no to chwileczkę. Regulamin pozwala łapać szczupaka. Ale jeżeli jest wymiarowy, to... Ale zawody to organizatorzy ustawiają. Chcemy wyłączyć szczupaka, bo szkoda go, jest dzisiaj gorąco. Tak, wszystko oprócz szczupaka. Wszystko generalnie ładujemy do siatki, tak? I tak i tak ryba wraca do wody, tak. Wiesz, że... Kaczki, nie kaczki. Też. Czy jakieś pytania? Mówimy 4 godziny do godziny 13.30. Później oczywiście przejdzie komisja, poważę wszystko. Tutaj się spotykamy, zrobimy tą aukcję sobie, później będzie rozstrzygnięcie wyników. No i na końcu oczywiście ognisko, kiełbaska jakaś. Ja mam pytanie, dlaczego jest tak mało uczestników? Bo nie dojechali. Trzeba spytać tych, których nie ma, nie? Nie było dużo. Zaproszenia poszły naprawdę do bardzo dużo kół. Poszły... Miało się zgłaszać, zgłaszało się dużo ludzi, no niestety jest 23. Koło osób nie do tego. Też jest tak, że dużo ludzi na urlopie. Jest sezon urlopowy. Jest taki dziwny moment, ale... Dziękuję.
Czy nie, no mówię, no naprawdę mało, mało kół, bo tutaj od strony, nie wiem, Kłodzka, Lądka, Stronia, Bystrzycy, tutaj nie ma kompletnie nikogo, nie? I no, no, no mówię. Widać tu taką drogę między drzwiami, tak naprawdę to jest to znaczy się, słuchajcie, jeśli chodzi o czas, to od was zależy. Tak, możemy to skrócić do 3 godzin, nie? My jesteśmy za 4. No słuchajcie, nie, to posiedzicie ze godzinę. Kto nie chce łowić, to a może trafić stanowisko. Można się zanurzyć ewentualnie. Jak my już jesteśmy tu na rybach, to jesteśmy fajny klimat, fajna woda, to powędkujemy. Ja nawet jestem za 6. No my tak bardzo do was lubimy przyjeżdżać, a wy jeszcze nam chcecie sprawdzić. My absolutnie nie chcemy, to zależy od was. To już wasza. Ale zawsze pierwszy pomysł jest najlepszy. 4 godziny. Czyli do 13. Ale słuchajcie, nie dyskutujmy. Organizator zdecydował 4, to jest 4 i koniec. Nie ma dyskusji. Dokładnie. Goście byli zadowoleni. Dobra, no to co? Losujemy oczywiście. Zawody są organizowane na systemie komputerowym, także losujemy stanowiska. Zaraz będą wyczytane stanowiska. Słucham? No to już 10 już jest załatwiona. Nie ma tej. Jest ściągnięta, także nie ma problemu. Od jednego w tamtym roku. Powiedz, bo nic nie wiązuje. Co? Nie ma 10 czy jak? Nie ma 10. Po prostu nie ma. Jest ściągnięta, bo jest kiepskie rzeczywiście stanowisko, można wpaść do wody, także pomost jest wyłączony, no bo mamy tyle ludzi, przykowaliśmy się, że będzie ten, także są stanowiska porobione. Czyli co, losujemy. Tak jest. Panie Krzysztofie, proszę do maszyny losującej. Kogoś tam poproś do maszyny. To jest 10. Nie, 10. Przy tych dwóch świerkach, moim zdaniem, bo tutaj faktycznie jest zaraz. Trze. O, ja wiedziałem. Już rozpoczynające. Mariusz Teraszkiewicz, drugie. Kazimierz Łaskarzewski, trzecie. Zbigniew Kuczawski, czwarte. Jerzy Maraś, piąte. Rafał Radzik, szóste. Andrzej Zabiela, tak, dobrze? Siódme. Zbigniew Jarosz, ósme. Alicja Długosz, 9. Paweł Nowak, 10. Jerzy Wiktorski, 11. Łukasz Góra, 12. Wacław Zyzda, 13. Radosław Działa, 14. Tomasz Nowak, 15. Piotr Stojowski, 16. Józef Długosz, 17. Roman Szczucarz, 18. Marek Stelmak, 19. Grzegorz Kozak, 20. Alan Stachowiak, 21. Jan Kukulski, 22. Darunta Dzik, 23.
A jak? Weź na wagę. Będzie miał jednakową wagę? Ja nie chcę. Ty tak pomóż mu tam. Przytrzymaj mu. Nie, dobra. No to słuchaj, schodź tamtąd, weźmy zukacza i pójdziesz tam za. No, bo my wyważymy teraz kotkę, także nie damy rady. Podejdź tutaj, tam zabieramy kraj. Uważaj, uciekaj. Zobacz, czy masz wagę dobrze. Tak, tak, tak. Jeszcze mam. Jeszcze? Trochę ty grybę, ale cyganie, no. O, ale cyganie. Nie nad wodą, bo ucieknie. Dalej od brzegu, bo może uciec coś i... Rysiek, pomóż mu przytrzymać. O, ale na to. Alan, od razu właź do wody. Nie, w ubraniu. Dobra, w ubraniu wejdę. Ale będzie na kamerze? Będzie. Dobra, to zaraz to. Thank you.
przyjaciel. Ja pierdzielę, spiecie mi przyjaciel. No to masz od razu. Dobra. Wystarczy. Ma grubą rybę. Ale grubą rybę ma. Halo, przepraszam. Halo, akwen jest zamknięty. Ale mnie to nie interesuje. Akwen jest zamknięty do godziny 16. Dobrze, to zaraz policję weźmiemy. Każdy z Państwa po 200 zł mandatu. Też ładne rybki. Jest te. No, no, popatrz, rybki. Popatrz, no. Popatrz na basenie, jakie piękne ryby narobili, no. Jak nie było ryby, jak nałapali tu obok? No to ja słucham, tak? Tak, ale akurat u mnie nie było. Ale ładnie wyliczę. No. Ale ludzie to nie mają zagrożeń, rozumiałości. To pewno jest. Tam, tam, tam. Jednak w basenie. Rewelacja. Na razie. Cztery żmije, 8 płotek. Tak, 2 kaczki. Trzymaj tu, trzymaj tu. Cicho, no trzymaj. Drugie wpisz. Czekaj, zaczekaj, zaczekaj. Puścili po nijaku. 715, trzeci i 400. Zaraz tam jeszcze, no dajcie niżej, dajcie niżej. No, 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 ale zimu na dół, nie patrz co on pisze. O Jezus, co to, puszkę pani otworzyła? Nie, to nie wynik ustawy. Słuchaj, daj tu kruszyno te swoje marne ryby. Też nie podoba. Nie szło wyciągnąć. Jak się dobrze postarasz, to swój własny rekord pobijesz. Dobrze.
Grzesiu, też coś zrobicie. Śmiało, śmiało, najpierw po kolei. To nie miał, tylko on pojechał po kolei. Dobra, dziękujemy pięknie za wędkarzą, za zawody. Ale proszę o spokój tam. Proszę o ciszę. Tuż po licytacji, tutaj nagród, upominków, będziemy mieli ogłoszenie wyników, także bardzo proszę o cierpliwość. I teraz tak, zbieramy, tak jak wiecie, od samego rana zbieramy pieniążki dla Błażejka. Oto ten mały człowiek, dla którego zbieramy. Trzeba mu pomóc troszeczkę. I teraz tak, mamy troszeczkę tych gadżetów, chciałbym, żebyśmy policytowali to trochę, żeby jak najwięcej tych pieniążków zebrać. No wiadomo, że mamy już pieniążki zebrane z wpisowych, także wszystko będzie przekazane dla Błażeja. Zebraliśmy troszeczkę pieniędzy takich, które powinny być wypisane dzisiaj mandaty, też ci ludzie przyszli troszeczkę pieniędzy wpłacić dla Błażeja. Te upominki ufundowane dzisiaj były tak, przez gminę Nowa Ruda, parę rzeczy tutaj było dane, od ogrodnictwa w Woliborzu, od państwa Anny i Stanisława Puzio, od galerii kwiatów z kwiaciarni, od pani Karoliny Palar z Nowej Rudy, sklep wędkarski Amur ze Słupca, sklep zoologiczno-wędkarski od pana Dariusza Skoczylasa, sklep wędkarski pani Katarzyny Cywińskiej, sklep wędkarski z ulicy Cmentarnej od pana Jezus Maria Nurkowskiego, tak jest. Społeczną Straż Rybacką powiatu kłodzkiego. Serwis ogumienia państwa Belowskich. Zakład fryzjerski Stachowiak Marzenna. I babcie i dziadka Błażejka. Także to są wszystkie tutaj. Brawo dla sponsorów. Brawo, tak. Prosimy na następne zawody więcej. Dobrze, czyli co? Ja bym proponował policytować tutaj troszeczkę to. Grube portfele? Dzięki. O, to mi się podoba, kolega Wiktorski. Zapraszam. To z inicjatywy wiceprezesa koła Bielawa obecnego, tu Radka Działy, koło Bielawa, przekazuje stówkę jeszcze z funduszów koła. Dziękujemy pięknie. Dziękujemy koła. Dziękujemy dla zarządu koła Bielawa. Dobra, od czego pojedziemy? No po kolei! Fajny, elegancki nóż do filetowania. No co, od piątki może zaczniemy, nie? Firmy Trapper razem z Pokrowcem. To kto piąteczkę daje? Mamy piąteczkę. Ktoś daje więcej?
Dam dychę. Jest dyszka. 15. 20. 20. No. Będzie więcej? A jeszcze 25. 25. I co? To jest do filetowania ryb. To jest typowo do filetowania ryb. To co, oddajemy za 25. Czy jeszcze ktoś? Oddane za 20. 30. 30. Jest 30. To oddajemy za 3 dyszki. A nie, 30 po raz pierwszy. 35. 40. Czy ktoś da 45? Nie ma chętnego? Oddajemy za 40 zł. Po raz pierwszy, po raz drugi. Proszę bardzo. Skarbnika musicie mieć tam przy sobie. No, a my zaraz coś tu znajdziemy. Krzysiek, dawaj, to ja tutaj od razu będę pasował i ten. Tam, dobra? Dyszkę by też. Dyszkę z powrotem. Tu masz jeszcze dychę. 10 zł. Dajmy. O, już. Już. Nóż sobie proszę zabrać. Proszę nóż. No. Dobra, jedziemy dalej. Fajny elegancki zegar z gminy Nowa Ruda. Z Januszem od razu. Co, też zaczniemy od chodzi. Chodzi, ale nie ma baterii. Też zaczniemy od piąteczki. Proszę bardzo. Piąteczkę ktoś da za zegar? Dobra, piątka nie będzie. Piątka. Dalej. Słucham dalej. Dycha. No? Dycha. Dycha. 15. 15. 20. 20. No? 20 już mamy. 25 będzie? Czy będzie 25 za zegar? Dobra, 25. 25. Będzie wiadomo, kiedy wstać na ryby. Czy 30? Będzie 30. Jest 30. No? 35? Ktoś da? 35. Mamy 35 zł, 4 dyszki. No? Nie ma 4 dyszki? To po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci. Po raz trzeci oddaliśmy za 35. To jest mój. Tutaj. Tu kasa. Gdzie mam kasę? Tu, przed drugim filmie. Ile było? 35. Dzięki. Proszę, zegarek. W pizzy. Pizza Sowygórska. Na rękę. Tak, piszę na tym. To no, już do wójta potencja. Mamy elegancki album fundowany przez gminę Nowa Ruda ze zdjęciami o Nowej Rudzie. Tu nie będę ceny wywoławczej dawał. Naprawdę coś ciekawego. Mamy stówę. Mamy takie dwie sztuki. Więc słucham. No? Niech pan zaczyna od kwoty, bo tak to nikt nie zgłosi. Do piątka, nie? Do piątce, no po piątce, no. Po piątce za sztukę. To 5 zł. Mamy, je na jeden. Dycha na dwa. Dycha na dwa? Może być i tak. To niech będzie 30, się podzielimy. 30? Za dwie sztuki? Czy ktoś chętny? Nie ma chętnych? Czyli co? Za trzy dychy, za dwie sztuki, tak? Tak. Zawsze tu do kasy. Siadaj, Rysiek, bo ty zasłaniasz cały interes. Jeden Rysiek i drugi Rysiek. Który? No. Ten z boku stoi. Tutaj. Ile tam było? 30. No. 30 zł. Dobrze, no okej. No dalej, kamień. Dobra. Nie, bo tak się zakrypiłem. Mamy kijaszka. Boloneczka, 5 metrów. Firmy Mikado. Myślę, że od dyszki zaczniemy. Dychę daj. Dajesz dyszkę. Kto da więcej? Ile? Mamy dwie. No.
To na więcej. 25. 30. O, zaszalała pani. 3 dyszki. Fajna boloneczka 5-metrowa. Jedyna nagroda, co się ustawiło. Lekka, lekka. 3 dyszki. Nie mam 30. 3 dychy jest, no. 35. 45. 40. O, masz. Uuu. Czy 45 ktoś da? To już pozamiatane jest. 50. 5 dych mamy. 55? 60. 60. O. A, strzelił. 65? Wytrzymał. 65. Jo. Mamy 65. 70. Czy 75 będzie? O. Śmiało. 75, no. 70. 75 już jest. 75. Jest już. Jest. No, nie, 75, 75, dobrze, 75, przepraszam. To 75, tak? Kto da 8 dych? 8 dyszek, kto da? Jest 80. Jest 80. Czy ktoś wyżej? Z czym ja się rwałem? Ty? Ty, słoneczko? Super. Dobra, 8 dych da, ktoś więcej? To sprzedajemy za 75 zł. Za 80. Za 80, przepraszam. Ja już się gubię. Dobrze, że jesteście i mnie pilnujecie. To kasa. Popatrz, popatrz. Z tej radości. 80? Tak, 80. Uważaj na kamerę. Dobra, pokrowiec, panie Kazimierzu, pokrowiec prosimy. A to gratis jest. Pokrowiec jest. Nie, trzeba było oddzielną licytację na pokrowiec. Chociaż piątkę, nie? Mamy takiego cudaka. Piękny, ładny storczyk elegancki razem z nawozem. No mężczyźni wykazywać. Dyszka, cena wywoławcza. Słucham. Alan się tam chwili. To na 10. Jest dyszka. Józek, zrób pali dzień kobiet. Dyszka do pobicia. Ktoś więcej? A to jest żywy stoczek. To żywy stoczek, tak, oczywiście. Dobra, 15. 15. Słucham. 20. Jest 20. Myśmy na dziewczynę zostało. A jak? 20 zł. Ktoś da więcej? Dobra, 25. 25. 30. 30. 3 dyszki. Da ktoś więcej? 4. Jest 4 dyszki. Pewnie do dziewczyny zawieźli. No. 50? Da ktoś więcej niż 40? 50. Jest 50. Jest 50. Rysiek, ale skąd ty weźmiesz? Chyba 20. Dobra odmiana. Jest 50. Ale piękny jest. No co, jedziemy więcej czy 50? Kto da więcej? No. Po raz pierwszy. Po raz drugi. I za 50 co damy. Dobra. Brawo. Zaraz to jest taka duża bakteria. Poszedł auto sprzedać. Auto stawiamy. Gdzieś łagisz to. No ładnie. Ale jak do domu wejdzie, to od razu ale mam uśmiechę. I w czapę. Skąd miałeś 50 zł? Kamizelka. Pokaż jaki rozmiar. XXX. 3 razy XL. Czyli na zbieżka. Co szukać takiego? Takie big. Alan tak będzie pasował w tym. O, Alanki będzie pasować. Ciągnę brzuch, gdzie? No, dyszkę mamy, dyszka będzie cena wywoławcza. Może wszystkich mi odpuści małżonka. Tego skurczyka na pewno. No to co, dyszkę za kamizelkę. Trzeba znaleźć gabaryty najpierw na tą kamizelkę. Jo, patrzę się gdzie przymierzyć. Ja dam dyszkę. Można przymierzyć, a co? No, panie Wadku, ja dam dyszkę. Powiem panu, że do twarzy pan. Tak, bardzo przystojnie pan, panie Wadku. Dam 15. Mało. Patrz, mały zbyt ma. A ja mam 20. A co? A co mi tam zależy? A masz pieniądze? Nie. Ja mu pożyczę. To ja daję 20. Czy ktoś da więcej za kamizelkę? Słucham? No ale czysta jesteś, pięknie. Co? No co? Kamizelka idzie do 25. Ciśnij go, ciśnij go. Nie pękaj, nie pękaj. Daj 26. 26 mówisz? 3.
Czy ktoś da więcej niż 25? Ja tu mam jeszcze rzeczy po... Tak. Po jeńcach jeszcze, nie? Dobra, to sprzedajemy ją za 25 zł. Płacę sobie. Proszę bardzo, proszę sobie wpłacić. Sprawdzić. Teraz nie mogę tego odejść. Dobra, to może polecimy co? Ryba. Od Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Kłodzkiego. Taki pucharek. Rybka. Dyszkę, cena wywoławcza. A jest dycha? Jest dycha. Słucham dalej. Ja widzę, kto daje. Mamy dyszkę. A za zdjęcie 15? Tak, no ze mną 20. A jak ja z nim, to razem 40. A ze mną to już 100. Czy ktoś da więcej niż dyszkę? Oj, poniosło mnie teraz. I to fes. Na Ryśka nie patrzcie, bo miał tylko 20. Ja może przeczytam, co pisze, bo tak widzę. Tak jest, podchodzą. Przeczytaj, co pisze. Aukcja charytatywna, pomoc Błażejkowi od Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Kłodzkiego. Dwie dychy. Jest dwie dychy. 25. 25? Ktoś 30 da na rybę? Właśnie nawet się Rysiowi spodobała ryba. No, ładna ryba przecież. No śmiało. Śmiało, no. Śmiało. Dobra, to kończymy na 25. Nisko. Masa na kogo? Zabieraj rybę. I tam, a kasa? A kasa? A konto! Konto! No. Możesz kartą, tylko musisz PIN podać. Nie, zobaczymy, bo to ktoś za, tu nam podrzucił, zaraz zobaczymy, co to jest. Zaraz polecimy na następne. Dobra, mamy dwa kufle. Mamy kubeczki, dwa z gminy Nowa Ruda. Czy ktoś ma jakiś ten? Jakiś po kubeczku? Za 20 zł? Nie, no co? No ja tam, ten, wystartujemy od 2 zł, nie? Nie, no mówię 20. Nie, no od 5. Nie, pani mówi 20. 20. Jest oferta 20 za 2. 3 dychy za 2. Jest 3 dychy za 2. 35. O, 20 za 1. Jest oferta. Weź się za 1. Nie. No i co? To 4 dychy za 2. 4 dychy za 2. No dobra. Chyba, że polecimy później za tamto. Już jest 4 dychy, tak? No, tyle 4 dychy. Nie, jest 20 za 1. A, jest 20 za 1. To co? To 5 dych za 2. 5 dych za 2. Ktoś da więcej? Więcej chyba nie będzie. 5 dyszek za 2. Kubeczki. Weź zobacz, nie wiem, że babcia będzie licytować. Dziadek będzie licytował, będzie. Jak to wartość, jaką to oszacować? Aha, jeszcze ci rozumiem. Dobra, mamy fajny przybornik tutaj przekazany przez kolegę. No i co? Zaczniemy od piątki. A do czego to jest? Chyba nie do paznokci. Można sobie... różne kombinacje. Nie, to dla wędkarzy widzę. Tu nóż jest. Minus 5 zł. Nożyczki. Wszystko. Otwieracz do piwa. Piłka, nie piłka. Różne cudawianki. I sam łapie ryby. Do zrobienia sprzętu wędkarskiego. Tak właśnie. Zleciał do domu po lecie. No. Od piąteczki jedziemy. Dycha jest. Ktoś da więcej? No takie przyborniki. Takie coś? No, takie coś. Takie coś za dychę to za fajnie. No? Trzy dyszki? Trzy dychy. Jest trzy dychy. Ktoś da więcej niż trzy dyszki? O, proszę. Zostawimy na koniec. No to co, może tak na grubo polecimy. Boróweczka przekazana od ogrodnictwa. Spokojnie. Jest borówka, krzaczek borówki z pięknymi boróweczkami. Do tego jest kilogram nawozu dla borówek. Oczywiście można spróbować już borówki po kupieniu. Tak, ale obiecuję, że są słodkie. Czyli jadłem. Jadłem, bo to od teścia. Amerykańskie.
Tak, bo róweczka amerykańska, naprawdę piękny krzaczek. Oj tam, oj tam. Także no to, ale polecimy od 30 zł, bo to już jest takie coś ten. Czy 30 zł ktoś da za boróweczkę? Jest 30, jest 50. 60. Jest 60. No dobra, 70. 80 już mamy. 90. 90. 110. 110. 115. 115. 115. Czy ktoś da więcej niż 115 za borówkę? No, 115. Po raz pierwszy. Dobra, sprzedane za 115. Można już jeść. Do kasy i brać. I teraz będzie pan częstował wszystkich. Tak. Na pierogi będzie gotował. Sprzedam borówkę za 5 zł. Dobra, kolega idzie płacić tamten. Z jagodami od razu. Aż to z jagodami zajedziesz to. Mamy talon. Ja nie wiem, czy niosę. Jagodę z kuszką. Nie ma. Teraz to nie. Trzeba było sobie kupić. I tak zjadłem. Mamy talon na usługę fryzjerską w salonie fryzjerskim w Słupcu. Wartości może nie podam. Moja będzie miała przy domu borówkę. Co? Damska czy męska usługa? Damska. Zależności. Jak mężczyzna, to Alan, kogo będzie szczyk? Panią czy pana? Gdzie jest Alan? Obojętnie, obojętnie. Obojętnie, stwierdził. Ten człowiek będzie szczyk, bo to jest fryzjer. Jest tu kwota na tym, ale może dla Hecy nie podam na jaką kwotę. Głowa! Ile damy za usługę? Balejarze, coś tam takie. Alanku, czy tylko szczerze? Nie, jest tu kwota. No mówię, no nie chcę podawać tej kwoty, żeby nie sugerować jakoś. Tak, tak. Zapraszam do licytacji. Zaczynamy od dyszki. Słucham. Nie bać. On tylko tak rozczochrany tu wygląda. No? Dyszkę ktoś da? Trzy. Trzy dyszki jest. Słucham. Kto da więcej? Kto da więcej niż trzy dyszki? Za talon. No, Alanku. Talon na balon. Kazik jakiś nieostrzyżony jesteś. Trzy dyszki. Ktoś da więcej? To sprzedane za trzy dyszki talon o wartości 50 zł. Tak też tu boszy rozczokrany. Pan Rysiu jaki rozczokrany. Pod paszkami. No. Tutaj. Oj, Alanku, to musisz się starać. Będę się starał. Z tym talonem do Słupca tam jeszcze powiem, gdzie ten... Do niego, także ten. Wymagania mogą być wysokie. Jest! Dobra, mamy jeszcze jeden talon do serwisu ogumienia do państwa Belowskich tutaj w Nowej Rudzie w Słupcu. Też nie podam kwoty, żeby było śmieszniej. Powiem, że jest trzycyfrowa. Słucham. Na dowolną usługę. Czy przegląd? Ważny do 31 kwietnia 2015. Do wykorzystania na dowolną usługę. Czy to przegląd, czy to obojętnie co. Słucham. Jak ktoś planuje opony, to jedna opona już by była za darmo. Ja daję 20. Czy ktoś daje więcej? No ja dam 50. Jest 50. Ja dam 70. Jest 70? Jest 70. Czy ktoś da więcej niż 70? Piotrek, nie daj się. No, Piotrek! 70. Piotrek. Po raz pierwszy. Dobra. Po raz 70. Drugi. Poszło za 70. Taron było wartości 100 zł. No właśnie. Czyli przegląd za darmo. Przegląd za darmo, jakby nie patrzył. No ale to obojętnie co? To byście ten. Po 70. Z czym puścimy? Koszyk. Ten koszyk? No to polecimy od koszyka, proszę bardzo. Bardzo proszę.
No, jedziemy od koszyka. To jest to, tak? To. I z tym normalnie on jest tam ważny. Do kwietnia chyba, do przyszłego roku. Dobra, mamy taki ładny koszyczek. W tym koszyczku są różne słodkości. Jest winko, jest piwo, herbatka, kawka i inne cudawianki. No i co? Ja bym tam pojechał od 30 zł, może zaczniemy, co? 30 ktoś da? Pani słyszałem. 40. Jest 40. 50. Jest 60. 70. 80. 100. Mamy stówkę? Poszli. Mamy stówkę? No. No ładnie szło, no dajcie spokój, no. No jest stówka, no. Tak jakby tak po 120. Jest 120. No. Ktoś da więcej niż 120? No fajnie, elegancki można pojeść, popić. Tak jest. Używać, nie wiem, ale... W sam raz. Tam wino jest dość drogie. Koszyk na jajka tutaj. Tak, koszyk na jajka na święcenie, no. No dajcie więcej niż 120, no. Po raz pierwszy. Po raz drugi poszedł za 120. No i super, cieszymy się bardzo. Dawaj kluczy. Tak? No. Dziękujemy. Proszę bardzo. Chyba go trzeba od dołu, bo on jest ciężki. Dobra, co nam jeszcze zostało? Zostało nam to. Zostały nam kufle z karczmy piwnej. Co, polecimy po kuflach. Ufundowanych od pana Zbyszka Jarosza. Mamy kufle, co są z karczmy piwnej tutaj od nas z Nowej Rudy, wartość zabytkowa. Każdy pojedynczo będzie licytowany. Tak. Oddzielny się będą źle czuć, bardzo. Proszę, muchy nie wlatują. Razem będą licytować. Razem policytujemy, co? Osobno lepiej. Osobno? Dobra, narodzie, osobno. Jedziemy za pierwszy, proszę bardzo. Jedziemy od piątki. 5 złotych. Jest. 10. Tak? Jest 10. 10. Jest. Jest dyszka. Słucham dalej. Jest 15. Jest 20. 25. Jest 30. Ktoś da więcej za 30, niż 30 za ten pierwszy? No. Poszedł za 30. Proszę bardzo. Tomciu, pieniążki tam do tego, za 3 dyszki. Jedziemy następny. Jedziemy od piąteczki. Jest 20. 25. Jest 25. Jest 30. 40. 45. 45. No. Piotr, nie daj się. 45. No dajcie 50, no. 50. Jest 50. 55. Jest 55. Ja to nie wiem. Jest 55. Ja mam. Był elegancki, z klapką tu sobie nawet można ten. Ale widzę, Alan się tam jest 55. Ktoś da więcej? Po raz pierwszy, po raz drugi. 60. 65. Jest 65 już. Ile? 65. Co? Po raz pierwszy. Pożyczyć? Po raz drugi. Ja ci mam pożyczyć? I sprzedany za 65. Ja ci mogę 100 pożyczyć. Ci to jest wszystkiego najlepsze. Jeszcze jedna szklanka. Łotkami, górniku. To jest na 25-lecie karczmy piwnej. W środku nic nie ma. 65 było, tak? 65. No, to piąteczkę. Kto da piąteczkę? Jest piąteczka. Jest piąteczka. Kto da więcej? Jest dyszka? 15. 15. 20. Jest 20? 25. 35. 35. 40. 45. 50. 55. 60. 65. 65. 70. To tam pierwszy będzie. 70? 75. 75? I Alan ostatnie słowo. 75?
Patrzy, patrzy. 75. 80. 80. Ktoś da więcej niż 80? Dobra, kończymy. Już, po raz pierwszy, drugi, trzeci sprzedane. Sprzedane za 80. Dobra, mamy jeszcze kołowrotek Okuma. To już dla wędkarzy typowo. Słucham. Od piątki jedziemy. Tak? Jest dycha. Jest 20. 30. No. Wędkujesz? O życie. Jest 30. Jest 3 dyszki. Ktoś da więcej? 5. Jest 50. Jest 50. Połamałeś korkę. Aaa, połamał tylko obrotek, dlatego licytuję nowy. I tu jest 5 dych. To jest okazja. Jest 5 dych za koło obrotek. Ktoś da więcej? Po raz pierwszy. Po raz drugi. 60. Jest 60. Jest 60. No. 70. Jest 70. Jest 70. Po raz pierwszy. Po raz pierwszy. Po raz drugi. Sprzedany za 70. 70 zł. I będzie miał tą rączkę. Będzie miał. Za rączkę jedną. Za jedną zostaw, a tylko rączkę. Dobra, kolega wylicytował. Oddał z powrotem. Więc słucham. Jedziemy jeszcze raz. Ja daję dyszkę. Słuchaj dalej. Jest 15. 30. Jest 30. Jest 30. Może ja tego kuraka przyniosę, co narosło. Jest 30. Da ktoś więcej niż 30? Fajny, elegancki sprzęt. To już będzie jak 15. Zobacz, tak przewinie. Słucham. Da ktoś więcej niż 30? 35. Jest 35. Są kombinerki, są, jest wszystko. Nóż, nie nóż, śrubokręt. Tak, właśnie. O. Ile mieliśmy? 35, tak? No, 40. Mamy 40. Mamy 40. Ktoś da więcej niż 40? Po raz pierwszy. Po raz drugi. 50. I 50! Się teraz. I ktoś na więcej niż. Jest 55! 60! O, mam! 60 chyba na jeden. Piotrek się teraz nie da, bo portfel wyciągnął. To się nie da teraz. Jest 60! Jest 60! 60 po raz pierwszy. 60 po raz drugi. I sprzedane za 60. Brawo! Jeszcze bochenek chleba. Pokrojony. Każdy sobie może usmażyć nad ogniskiem na dachu. Jeszcze te puchary, tak? Tak. To ile żeś Piotrek zajęcił? 60? Dobrze, to by było tyle, jeśli chodzi o aukcję. No dawać ten chleb, jeden mi brakuje. Proszę bardzo. Ile? Dobra, mówcie. 20. Jedziemy, proszę bardzo, chlebek. Od piątki? Chlebek elegancki, nówka sztuka, wczoraj kupiony w Biedronce. Nieużywany, świeżo zaklejony. To ważny do 21. Nie powiedziałeś, gdzie kupiony. No ładnie. Dobra, i co? Przepraszam. No co, dwa zolki. No. Dobra, dam 5. Jest piątka. Dam więcej. No dajcie za taki fajny bochenek. Mam więcej. No co, w domu chleba nie ma brakło, nie? Idę po co mogę. Dam dychy, dobra. Jest dyszka. Dyszka za chlebek. Mamy jeszcze jeden chleb? Jest! Ale mam paczkę kiełbasy! O właśnie, kiełbasa jeszcze, paczki kiełbasy. O! O właśnie! Licytujemy kiełbasę? Grzewka wody. Grzewka wody. Za co? 15. Za kiełbasę czy za chleb? No, bo nie ma. Masz! Jest następny! Jest następny! To wystarczy jeden. To tego już sprzedaliśmy za dychę. Tu jest następny, no. To co? Tak? Tak! Sprzedaliśmy drugi chleb za 15, proszę bardzo. Czekajcie, zostawcie, bo ja jeszcze nie jadą kiełbasy. Dobra. Czyli co, to by było na tyle, jeśli chodzi o aukcję. Za 15. Bardzo serdecznie dziękuję za licytację. Wszystkie wyniki tej aukcji będą na pewno podane na stronie internetowej koła.
A teraz zapraszam wędkarzy na odczytanie wyników dzisiejszych zawodów, bo były naprawdę rewelacyjne. Proszę chwileczkę dla mnie. Pan wicekomendant pana tutaj puszcza, proszę. Kurde, jak się tytułują tu, nie? Ładnie. To. U was też tak kolej jest? Nie. U nas to się straszy. Tak się suniu się mówi, niuniuniu. Niuniuniuniują se. Się chodzi za rączkę. Alan 105 zł. Alan 105 zł, dobrze. Gdzie masz? Mamy takiego pana Stachowiaka, normalnie czy tu się umaluje, nie? Tak. Razu do telewizji. Już nie ma tych ostatnich, bo już musieli pojechać. Niestety. No, pojechali. Ale to po. Czyli zaczniemy o czwartej, nie? To już nie będziemy tam. No, od szóstego, nie? Ale oni pojechali. Szóstego i piątego. Aha. Nie. Dobra, no zaczniemy od szóstego. Szóste miejsce w dzisiejszych zawodach zdobył Stelmach Marek z wynikiem 2720. Niestety musiał odebrać już dyplom, musiał jechać, także brawo tylko. Tak, tak. Piąte miejsce Zbigniew Kuczewski, także z koła Świebodzice, też niestety musiał jechać, odebrał dyplom, siła wyższa, ale brawo. Czwarte miejsce z koła Strzelin, Jan Kukulski z wynikiem 3000 równe. Zapraszamy. Brawo. Czy pan Jan Kukulski jest z nami jeszcze? Pojechał. Niestety. Trzecie miejsce i wynik 3040, koło Okoń-Strzelin, Tomasz Nowak. Brawo! 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 Gratulacje. Drugie miejsce, koło Pieszyce, Paweł Nowak. Brawo! Wynikiem 3270. Gratulacje. I byliśmy tak niegościnni niestety, że pierwsze miejsce zajął kolega z naszego koła, z koła SUM. Kolega Grzegorz Kozak z wynikiem 4770. Aż mój derwkę uściskać. Ale dziwu nie cały. Masz tu odkrywanie tak długie. Dowody. Widziałeś? Ja przyszłem tu leszczę złapał. Dobra, dziękujemy pięknie za przybycie dzisiaj. Dziękujemy w imieniu Błażejka też, że troszeczkę pieniążków dla niego pozbieraliśmy, że będziemy mogli mu choć odrobinę pomóc w tych ciężkich jakichś chwilach, gdzie tam trzeba walczyć z tą chorobą. Pewnie, że tak. No pewnie, że tak. Dla ciebie. I zapraszamy na następne takie zawody charytatywne na przyszły rok. I zapraszamy w ogóle na wszystkie nasze zawody. Dobrze, dziękujemy bardzo. Dziękujemy pięknie. Jeszcze raz zapraszamy. Dziękujemy za przybycie. Okay. Czy się